Rekrutacja odbywa się elektronicznie w systemie Vulkan. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy wypełnić elektronicznie w systemie naboru, następnie wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wraz z dokumentami, które będą potwierdzały spełnianie kryteriów obowiązkowych lub kryteriów dodatkowych. O przyjęcie dziecka do żłobka mogą ubiegać się rodzice, którzy są mieszkańcami miasta Kołobrzeg oraz są aktywni zawodowo. Oba kryteria będą weryfikowane w procedurze naboru. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2 do 22 maja do godziny 15. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie żłobka krasnalkolobrzeg.pl. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 31 maja o godzinie 10 w siedzibie żłobka.